Dobra, słuchajcie, w takim razie. Jakby to jeszcze mi to przeszkadza troszeczkę. W takim razie parę rzeczy. Jeszcze raz, jak rzucić smoki? Tak, im przepisać olm, to nawet nie wiedziałem, widzicie. Ok, najpierw smok do respa. Stajcie sobie tutaj przy tych drzwiach śmiesznych. Celujecie sobie tutaj w tą lewą kratkę. Ustawiacie się tutaj, celujecie dokładnie w ten punkcik, nie? O, w ten. I rzucacie smoka wyskakując. Smok jest ideolo. Smok jest ideolo. Pamiętajcie, że jest taki bug, zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, czy widzicie na górze, jest smok, zobaczcie, patrzcie, znika. Bug. No nie? Masakra. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście wszyscy. Pewnie część z was wiedziała, pewnie większość z was wiedziała, ale jak nie, no to jak się gracie na minerze, to macie wtedy w ten sposób stanąć i to bardzo fajnie działa wtedy. W każdym razie leci smoke, nie? No smoke jest naprawdę, no, idealny na respa, a patrzcie, co się dzieje tutaj. Patrzcie. Jeżeli ktoś podchodzi, żeby wkłaść bombę, nie? To widzicie gdzie. Nie naprawili tego buga w tej rundzie. Także słuchajcie, to jest ten smok. Bardzo prosty, naprawdę. Możecie sobie go przećwiczyć normalnie na serwerze. Także to jest smok do respa. Także celujcie sobie w ten punkcik, pamiętajcie. I w locie. Proste, nie? Bardzo proste. Dobra, teraz kolejny smok. Stajcie sobie tutaj w połowie okienka. Celujcie sobie w ten cień na przykład, nie? Żeby patrzeć się w środek. I teraz tak, tutaj macie taką cegiełkę. Tą cegiełkę. Celujcie sobie nad nią i troszeczkę ponad, nie? Tak, żeby celownik był troszeczkę ponad. I z miejsca sobie rzucacie smoka. Ojej, źle, wybaczcie, czekajcie. Może to nie ta cegiełka. Przepraszam was najmocniej. Może to jest ta cegiełka. To jest chyba ta cegiełka, o. I tutaj powinno się rzucać smoka. Teraz powinno być dobrze. No właśnie, nie w tą cegiełkę celowałem, widzicie. I teraz jest bardzo dobry smok. Zobaczymy, jak tutaj to działa. Czy jest na którymś schodku, gdzie jest prześwit? Chyba nie. Ale na przykład wrogu też lepiej widać, nie? Zobaczcie. Jak sobie w róg sobie wchodzicie, to też widać wszystko, nie? Także jeszcze raz ten smok. Stajcie sobie tutaj. Bierzcie sobie tą niższą cegiełkę, o tą, i tutaj nad tym troszeczkę wyżej tak celujecie. Tak, latam, dokładnie tak. Jak osioł ze Shreka. Zobaczcie, że tutaj jak sobie patrzycie sobie rogiem ekranu, to dużo więcej widać w smoku, nie? Zobaczcie, masakra, co? Tutaj nawet też widać nogi, prześwit. Binda na noclip. Wpisujecie sobie bind, na przykład C, noclip. Ja tak wpisałem sobie. I pod C mam latanie, dzięki temu mogę sobie szybko latać i wam pokazywać różne rzeczy. Także to jest coś takiego. Okej. Teraz smoke też bardzo ważny na schody. Okej. Tutaj się ustawiacie, pod tym. To was troszeczkę tak brakuje, jak sobie wejdziecie na łoku. Właśnie. I teraz tak, jak macie smoka w ręku, to NBK takiego smoka pokazywał. Patrzcie, tutaj macie takie drewienka, nie? Piąte, to was interesuje. Interesuje was smok ten, zobaczcie, tutaj sobie jest piąty, ok? I interesuje was smok, zaraz wam pokażę gdzie. O, tutaj ten, w tym miejscu. Chodzi o to, żeby sobie tak ustawić smoka, w ten sposób. Widzicie? Powinno to wskoczyć dobrze. Zobaczcie, jak idealnie się rozwija. I to jest bardzo fajny smok, bo dzięki temu ani ta osoba, która sobie stanie tutaj, nie widzi dywanów, ani ta osoba tutaj nie będzie widziała dywanów. I ta osoba wam tutaj nie wychyli w ten sposób, nie? Nie będzie was widziała. To możecie być spokojni. Także to są takie trzy smoki. Może zrobię to o tak sobie szybciochem. Także w ten sposób sobie się ustawiacie. Throwing smoke. A, to niepotrzebnie tak. Laying down smoke. Jeszcze Infinitamo powinienem dodać. Okej, zobaczymy. Smoke. Takie trzy smoki poleciały. I możecie wchodzić sobie na bombsite. Jest git, nie?
Tylko musicie uważać, bo tam może być jakiś mały prześwit. Momentem może was zobaczyć, jeżeli będzie używał tego buga, smoko buga, nie? Ale takie smoki na bombsite są bardzo spoko. To jest to. Teraz smoke, który leci... Smoke, który leci... A, tutaj na środek do okna. To już też pokazywałem wcześniej. To jest taki. Tutaj macie tą krawędź, o tą. To sobie ustawiacie tak, żeby była ta krata na tym, żeby tak zasłoniła to, ten luk, nie? I teraz sobie to robiłem tak, że o, jak mam smoka, jak mam rękę ze smokiem, to tutaj sobie robię taki mały jakby, małą dziurkę tutaj, w ten sposób. Tak się ustawiam, no nie, w ten sposób. I rzucam smoka i biegnę i tak dosyć później się go rzucę. Powinien wpaść ładnie. No, widzicie, ale dość później się go rzuca i pada idealnie na środek, więc tam nawet żadnego prześwitu nie ma. To po prostu nie ma jak. To nawet nie ma jak buga wykorzystać, po prostu bo jesteście za blisko smoka, więc tutaj nic ta osoba nie może zrobić. Widzicie? Także to jest fajna opcja na pewno. Ten smoke. Teraz tutaj testowałem sobie różne smoki. Tutaj sobie testowałem, kurczę blade, smoka do connecta. Throwing smoke. O. O, to już tak nie wchodzi? Nie pamiętam, czy tak rzucałem tego smoka dokładnie, czy nie. Ale tu się rzucało smoka do connecta. O, widzicie, jak fajnie? Idealnie, nie? Więc to jest bardzo fajna sprawa, bo nie musicie... Czyli tak, więc troszeczkę wyżej. Tak, czyli między tą górą a dywanem, nie? Tak między w połowie sobie ustawiacie. I mniej więcej na środku... Tak jak jest to jest literka, to będzie w ten sposób sobie ustawiacie celownik, nie? I powinno wpaść dobrze. Idealny flash smoke, co? Bardzo fajny smoke. I tu jest jeszcze taki smoke. A czekajcie, gdzie? Chyba stąd rzucałem tego smoka jakoś. Kurde, już nie pamiętam, słuchajcie. Gdzie go rzucałem? Może nie, może bardziej stąd rzucałem tego smoka. Teraz zobaczymy, gdzie ja go rzucałem. No to jest fajny smok. No to jest taki prosty, taki standardowy, tylko że go bardziej się rzuca na lewą stronę. I zaraz wam pokażę, dlaczego się rzuca tak bardziej na lewą stronę. Okej, okay, czekajcie, może tak. Zobaczymy, jak to poleci. Oj, teraz słabo. Trochę wyżej trzeba celować. Okej. Okay. No tak w sumie jak to jest przedłużenie tutaj na wysokości, tak mniej więcej można celować chyba. Może wpadnie dobrze. Oj, nie, za bardzo. A w sumie taki smok właściwie jest idealny chyba. Chociaż nie, bo tam jest prześwit, widzicie. Chodzi o to, żeby był idealny smok tutaj na środku, nie? To żeby was nie widział i z connecta, i z tego. Dobra, czyli troszeczkę bardziej. Czyli tak w połowie tego. I tak pewnie. Jakby to rzucić. O kurde, ten smok w mnie śmiesznie wpada, tylko że to jest prześwit, więc cały czas za bardzo. Więc jeszcze raz, słuchajcie, go sobie go rzucę. To jednak chyba na wysokości tego. Czemu tak? Ja tak rzucałem wcześniej tego smoka chyba, czy nie? Może nie, o. Nie wiem, czy to już jest dobrze? To już jest dobrze w miarę, słuchajcie. To już jest naprawdę nieźle. Tu jest mały prześwit, ale tu was za WP nie powinno ściągnąć, bo jest za mały ten prześwit. Za mało to jest dziura, więc koleś z przesycem Boga was może tutaj ściągnąć raczej tylko. Czyli w sumie zrujcie sobie w ten pręcik i powinno być dobrze. To jest smoke, który rzucają, no właściwie wszystkie teamy świata, jak wchodzą na środek. To jest taki podstawowy smoke, słuchajcie. To jest podstawowy smoke, którego rzucacie, jeżeli chodzi o zajmowanie środka, bo tutaj bardzo często się ustawia WP, tak? Bardzo często się ustawia WP tutaj też, po to, żeby patrzeć środek. I ten smoke całkowicie wam tutaj ten osłania, więc dobrze by było, gdyby właśnie jedna osoba z waszego teamu na przykład sobie tutaj rzucała tego smoka takiego właśnie, w ten sposób, nie? A tymczasem jego teammate'i sobie lecieli tutaj. Bo ten smoke się zdąży rozpylić i ci sobie spokojnie mogą tutaj przeskoczyć, nie? I tutaj się czuję całkowicie bezpieczni, więc to jest fajna sprawa. Powiem wam, o, tu jest bardzo fajna miejscówka, tutaj wam może do końca nie pokażę, ale jakby was podsadzili tutaj, nie? To jest, czekajcie, jakby wam to pokazać. O, jakbyście tutaj widzieli, tak żeby wam nie skłamać.
troszeczkę. Oj, za daleko, cholera. Ale mniej więcej wy widzicie tutaj tak, jeżeli was podsadzą. Kurczę. No mniej więcej tak widzicie. O nie, dobra, zepsułem. Jeżeli was tutaj podsadzą, więc możecie sobie ustawić też taką fajną zagrywkę, tak? Ale tutaj naprawdę jest bardzo dobra pozycja. Bo wiecie, mniej więcej tak widzicie, powiedzmy. A więc tutaj jest bardzo fajna pozycja, bo tutaj się nigdy nie spodziewają człowieka, nie? Tylko pamiętajcie, że jak tyle leży smok, to dużo nie zrobicie. Ale miejscówka fajna. Przy czym ta osoba musi patrzeć, ta, która się podsadziła. Dobrze, żeby patrzyła piwnicę. I tutaj można wyciągnąć fraga. Jezu, jestem w locie, a kurde... No nie, dobra, nie jest drugi celny. Chociaż nie, zobaczcie, pierwszy strzał z USP-a w locie. Jest celny, kurde blade. Może nie, może jednak nie. O, nie mam kul. AK-47. Dobra. Teraz tak, ten bombsite cały. Teraz też wam pokażę smoły. Tutaj. W ogóle to się da wejść, nie? Patrzcie. Tutaj się da wejść. Tutaj też ostatnio się dowiedziałem, że to może wejść samemu. A widzicie? To jest bardzo fajna miejscówka. Tutaj. Najlepiej na autosnajperkę. Nie wiem, jak się nazywa snajperka. Pokażę wam z autosnajperką. AWP. A, jeszcze sobie muszę tutaj wwalić to. O, to jest bardzo fajna miejscówka z AWP. Jak to wam przebiegają, to będziecie kolesia wyciągnąć. On was nawet nie zauważy, nie? Więc to jest bardzo fajna pozycja. Tutaj. Możecie sobie dać info. Nie ma problemu. Więc to jest fajna miejscówka i to możecie sobie wskoczyć sami. Widzicie? Z boku, tak z rogu, nie? Trzeba wchodzić z rogu i dacie radę sobie sami wejść. I to bardzo fajnie wchodzi, naprawdę. Kolejna fajna opcja na przykład, jeżeli jesteście we dwóch tutaj na BS-ie, to jest podsadzić się tutaj. Jak się tutaj podsadzą dwie osoby, to zobaczcie, co się dzieje. AWP albo ta snajperka niszczy totalnie w tej pozycji. I wtedy druga osoba może sobie tutaj stać po prostu z flashem w ręku czy ze smokiem, tak? Czyli podsadziła, widzi AWP, że wchodzą, flash. I spoko. A ta AWP sobie schodzi, patrzy sobie, strzela sobie jak chce, tak? Jest ludzik. Bardzo fajna opcja. Więc to też jest fajna rzecz na bombsite, tym jeżeli chodzi o okrycie po stronie CT, takie dwie pozycje. Smoki, okej, okay, dobra, to teraz tak, najpierw tutaj. Już nie wiem, czy to na środku się stawało, czy kurczę, przy tej ściance. Chyba tutaj. Czyli sobie stajecie przy tych drzwiach i idziecie sobie do prawej strony, do lewej strony, tak na łoku, żeby was tak troszeczkę zablokowało. Chyba. O, tak tutaj powinno być, zaraz zobaczymy. Dobra, jest git w sumie. Wpada dobrze ten smoke. Czyli stajecie sobie tutaj przy... Ała. SV Infinite Ammo 1. Nie będę smoków tracił teraz dzięki temu. Dobra, czyli tak, stajecie sobie tutaj przy tej ścianie. Celujecie sobie dokładnie w ten punkcik. Skok i macie, nie? Jest smoke na Edwarda. Bardzo dobra opcja. Bardzo fajna opcja tutaj. Może ten smok powinien nawet lecieć bardziej na tą, na prawą stronę, więc czekajcie, zobaczymy, czy to się da tak na przykład na wprost sobie stanąć. I czy to też będzie działało. Albo nawet bardziej może na prawą stronę po prostu będziemy celować. Na przykład tutaj. Albo w ogóle tak, o. Zobaczymy. No, od razu lepiej. Tak powinien ten smok lecieć, bo tutaj nie powinien widzieć ten koleś, wiecie? No tak będzie dużo lepiej, bo jeżeli tam się ustawi tutaj, nie? To będzie widział wszystko, co się dzieje tam. Taki smok nie może być. Bardzo ważna sprawa też, pamiętajcie. Czyli najlepiej sobie stanąć na środku tego, tak? Tutaj chyba. Nie, możecie... Nie, tutaj przy tej ściance, tylko że celujecie sobie tak tutaj bardziej. O, to jest taka kropeczka. To chyba w tą kropeczkę byłoby najlepiej celować, tak mi się wydaje. O, no i teraz macie na środku idealnie, zobaczcie. I wam już koleś nic nie zrobi z Edwarda. Przynajmniej z gali, nie? Jeżeli stoi na Edwardzie tutaj, tak? Będzie musiał dopiero aż wyjść tutaj, w tę pozycję. Tu, żeby sobie patrzeć. Więc to jest fajny smoke na pewno. Okej, okay, kolejny smoke to jest tutaj. Stajcie sobie tutaj przy lampie. W wysokości lampy, tak? I tutaj się celujecie tak mniej więcej w ten punkcik, żeby... Tak jak jest ten róg, tylko że troszeczkę wyżej, tak? Żeby się nie odbił źle. I tak leci sobie smoke. I on smokuje kuchnię. Aczkolwiek to jest smoke spoko, nie? Bo on kuchnię smokuje, jeżeli wiecie, że tu jest AWP. Albo wiecie, że koleś jest daleko, nie? Aczkolwiek jeżeli wiecie, że nie wiecie dokładnie, gdzie koleś może stać też, to pamiętajcie, że taki smoke może wam zrobić troszeczkę krzywd, bo... Z tego smoka może się koleś wychylić, nie? Tutaj. On ma tutaj swoją osłonę przy okazji. Tak samo smok tutaj, nie? Tutaj. Ten smok nie jest taki super. Bo na przykład zobaczcie sobie... Hellraiser rzucał tego smoka bardzo często tutaj, tak, nie? W ten sposób.
No, faktycznie, on smokuje Edwarda, tak, i osoba, która tutaj stoi, no nie będzie wiele widziała, bo może stanąć tak, ale to też trochę bez sensu pozycja. No i smokuje Edwarda, żeby Edward nie pościągał. Tylko że kwestia jest taka, że jeżeli rzucicie takiego smoka i będziecie wybiegać, no nie, to zobaczcie, że koleś, który tutaj stoi, bardzo często Snack rzuca w ogóle sobie takiego smoka. Dokładnie takiego samego, który ryści chce sobie rzucić, tak? I tak sobie staje i zobaczcie, że on jest schroniony całkowicie. Górę ma całkowicie czystą i tak sobie stajecie tylko tutaj w tym miejscu i tylko czekasz, że będą mógł wybiegać pod celownik. Albo stąd, albo ze smoka, ale może zrobić dragshota, bo koleś go nie zauważy pierwszy. Więc to jest fajna sprawa na pewno tutaj, nie? Więc to jest, no ten smok tak naprawdę na Edwarda moim zdaniem jest najważniejszy. Ten stąd, nie? Czyli sobie w tą kropeczkę i w wyskoku wrzucacie tego smoka. No dlatego, że ten smok naprawdę wam wyklucza tą osobę z Edwarda i to jest najważniejsza pozycja, żeby po prostu tak, jeżeli to jest AWP, tak żeby was nie pociągała AWP albo M4 z plecy, bo po prostu tutaj kwestia jest taka, że jak wy wychodzicie tędy, nie? To wy absolutnie nie możecie patrzeć się, jak jesteście na balkonie, to nie możecie patrzeć dokładnie tam i tutaj, nie? A tutaj jak sobie przejdziecie przy tej ściance, to was nie zobaczy, nie? Tutaj stąd, zobaczcie. Możecie się zatrzymać, zobaczyć sobie Foresta, później się wychodzić na tą pozycję tutaj. Więc to jest ważne, bo jak tutaj macie smoka... A, trochę z dupy weszło. To tam was z gali nie pościąga. A tutaj bardzo często ktoś może sobie stanąć, nie? I tylko sobie patrzeć w ten sposób, albo sobie stanąć tutaj i patrzy tylko tutaj tą pozycję, albo tam, czy nie wyskakujecie z tego okna, nie? Jeżeli jest agresywnie ustawiony na gali. Dlatego ten smok jest bardzo ważny. Tutaj. No, flash, który jest przy wbiciu, to jest też flash bardzo ważny, nie? To jest flash tutaj. Trzeba się go nauczyć dobrze rzucać. Trzeba się nauczyć go perfekcyjnie rzucać. Bo ten smok naprawdę jest... Ten flash jest bardzo ważny. Trzeba go wysoko dość rzucać. A, tak. To jest przy szybkim wejściu. Naprawdę idealny flash. Czyli wchodzicie. Pierwsza osoba, która rzuca na górze, jak najwyżej. Jak najbliżej tej ścianki, nie? O tej. Bo inaczej on wam nie wejdzie, się odbije tak jak mi w pierwszej próbie. Musi wejść naprawdę wysoko, żeby wleciał dobrze. I to jest flash, który naprawdę jest dobry, bo osoba, która leci tutaj na Edwarda, dostanie tego flasha, tak? Osoba, która tutaj się ustawia, też dostanie tego flasha. Osoba, która sobie wskoczy nawet tutaj, sobie też dostanie tego flasha. Będzie próbowała przeskoczyć, zobaczcie, wszystko go łapie. Dopiero musiałby stanąć tutaj, ale to już jesteście na posterunku. No i tutaj uważajcie, jeżeli rzuci smoka, tak to on się może tutaj ustawić, tylko czekać na fragi. Ale jeżeli polecą dobre flasze, to nie ma problemu, tak naprawdę. Więc najlepiej, żeby poleciały taki flash tutaj, żeby poleciał tak od tej ścianki. Pamiętajcie, żeby rzucać wysoko. I też nie za wysoko, bo wtedy może się odbić od tego i on też zaflaszuje wszystko. Więc to słaba opcja. Także to jest ważne. Pamiętajcie o tym, że może to sobie przeskakiwać, nie? Ja tego niestety nie opanowałem do perfekcji. Ale to jest bardzo, bardzo wam skraca drogę rotacji. Zobaczcie, ile to zajmuje czasu, jak sobie jesteście tutaj, tak? Wiecie, że weszli na bombsite B, a wy jesteście z bombsite'u A. Jak sobie przeskoczycie stąd, tutaj, nie? Tylko, że to trzeba naprawdę też opanować. Ja już, kurczę, tak dawno tego nie robiłem, że... Masakra. Ale zobaczcie, to wam zajmuje wszystko, wejście na galę, tak? To wam zajmuje 4 sekundy mniej więcej, tak? Tutaj, jak będziecie sobie szli... Wyskakujecie tutaj. Lecicie. Jesteście tutaj. Zajmuje wam to dużo, dużo więcej czasu. Tutaj też można wyskoczyć sobie tutaj na ten. A Jezu, to już jest trudniejsze nieco. A to też jest bardzo fajny wyskok. Najlepiej bane hopem, ale to też musiałbym sobie jeszcze potrenować, wiecie. To na kanale Nogi jest pokazane, jak to zrobić dokładnie, więc możecie wbijać. 4 sekundy, no wiesz, to zależy skąd. Jeżeli zrobisz to szybko, tak? Jeżeli zrobisz bane hopem, to też nie jest takie proste. To zajmie ci może 2 sekundy. No ale w każdym razie na pewno szybciej. Dobra, nie będę tego próbował, bo się ośmieszam tylko. No i pamiętajcie, że jak sobie przeskoczycie w ten sposób na szybko, nie? To unikniecie też tego kolesia, który na przykład często sobie też siedzi po prostu i czeka, tak? Usłyszy, że wchodzi ktoś na galę i dopiero wtedy wychyli, kiedy ma pewnego fraga. Bo ten koleś nie będzie tak stał. Jeżeli koleś ci trzyma środek, to on ci nie będzie tak stał wychylony w ten sposób i nie będzie patrzył, jeżeli już jest bombsite B zajęty. Tylko on raczej będzie stał w ten sposób, żeby czekać po prostu, aż będą ludzie skracali sobie galę, żeby on zrobił pewnego fraga w plecy, tak? Więc to jest to na pewno. No i co? I to, jeżeli chodzi o Miraża, to w sumie chyba... To chyba było na tyle na razie. Nie wiem jeszcze, co byśmy tutaj mogli ogarnąć fajnego. Widziałem też w sumie śmieszną opcję, zobaczyć, że tutaj w ogóle, tutaj na przykład. Tutaj w ogóle da się samemu podskoczyć też. Widzicie? Tylko musicie nabiegać na wprost. Tutaj też się da, no proszę. Myślałem, że na wprost tylko trzeba biegać. Także stąd to oczywiście da się przeskoczyć do okna, tak?
też wam skraca drogę rotacji. Ale ten też się da, spoko. Ale generalnie tutaj na przykład widziałem, jak się ludzie podsadzali i wskakiwali sobie. A tutaj sobie podskakiwali, to już nie działa. To już został naprawiony ten bug. No właśnie. Czekajcie, zobaczymy, czy tutaj się na okno da wskoczyć. Chyba się już nie da tak na okno wskoczyć. Tutaj się dało kiedyś wskoczyć. No to już chyba nie działa. Bo to jest takie załamanie jest, nie? I ja tam właśnie próbuję wskoczyć, ale się nie da. W każdym razie to taka fajna opcja a propos Miraża. Także tutaj przygotowałem sobie te smoki. Wiecie, powiem wam, że kurczę, na takich matchmakingach, jak się gra z ekipą, którzy grają normalnie teamowo, to się przydają takie smoki, bo często jest tak, że jest trzech z teamu, dwie osoby spoza i fajnie jest znać takie smoki nawet na matchmakingach. Także takie rzeczy się bardzo, bardzo przydają. Więc to ten. No obiecywałem, że raz na jakiś czas będę robił taką akademię taktyczną. Coś takiego. Może w sumie nawet to wrzucę na YouTube'a, żeby tak nie ten. Żeby nie musieć jakoś tego super profesjonalnie kręcić, ale myślę, że to będzie spoko dla was. Taki mini tutorial, jak rzucać smoki i jak takie rzeczy ogarniać, nie? Nie wiem, czy jeszcze coś na Miraża, czy nie. Ale myślę, że co, że tak raz w tygodniu bym na streamie robił taką akademię taktyczną. Myślę, że wtedy bym to mógł zapowiadać jeszcze na Facebooku, tak, kiedy będzie coś takiego. Jeżeli chodzi o kolejne mapy, no to przecież są kolejne mapy, tak? Jest D2, jest Inferno, Nuke Train, jest Cache, Season. To są takie mapy, które chciałbym też przygotować dobrze. Wiecie, ja podstawowe smoki znam na wszystkich mapach, ale nie pamiętam dokładnie, jak się rzuca, więc wolałbym się do tego wszystkiego przygotować lepiej. Więc przygotuję sobie też te smoki, pogadam sobie może jakieś meczyki. Przygotuję te smoki dla was i różne takie zagadnienia, których też tam bym chciał powiedzieć na różnych mapach. No i co, myślę, że raz na jakiś czas mógłbym zrobić taki stream z Akademią Taktyczną. Co myślicie? Powiedzcie jeszcze na czacie. Także czekam na feedback. Komendy, które w ogóle wpisywałem tutaj po kolei. And tak, SV Cheats, to wam uruchamia cheaty na serwerze, tak? Będziecie mogli sobie latać. SV Cheats 1. SV Infinite Ammo, to się też przydaje. 1, żebyście mieli nieskończone ammo. Co kolejna rzecz? No, bind na przykład C, no clip. Tutaj możecie sobie wpisać cokolwiek, tak? Możecie wpisać F, jak wolicie, albo D, albo cokolwiek, jak tam chcecie. Botkick, no może żeby wykikować wszystkie boty. Freestime, żeby nie mieć freestime, ale to akurat nie są takie ważne rzeczy. SV Grenade Trajectory, o, to jest coś takiego, żeby wam pokazywało, jak lecą smoki. To jest bardzo, bardzo przydatne. Widzicie dokładnie, jak poleciał smoke, tak? Przydaje się to strasznie. No i ten. I czy coś jeszcze było? No, give weapon, tak? Żeby dało wam broń. Możecie sobie to nawet pospamować, to możecie sobie to zbindować nawet, jak chcecie. Jak chcecie tutaj zaszpanować, to możecie sobie zrobić na przykład coś takiego. Bind C. Give weapon AK-47. I to akurat w ten, w cudzysłów. Zobaczcie, co się dzieje. Jakie czary. Możecie się bawić podchody z kolegą później. Niech zgadną, gdzie jesteście. Też to akurat byłoby dość proste. Teraz mi zreaguje serwer, a więc generalnie czary, co?